Uroczystości dzisiejsze są okazją do zaprezentowania jednostek ochotniczych straży pożarnych z Limanowej i z Łososiny Górnej oraz zaprezentowania sprzętu i umiejętności strażaków. Ale jest to również dobra okazja do złożenia strażakom życzeń i podziękowań. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz ratowania życia ludzkiego i mienia odznaczony został pośmiertnie medalem za ofiarność i odwagę druh Józef Jajeśnica. Uroczystością Rada Miasta Limanowa przyznała odznaczenie i medal Przyjaciel Miasta Limanowa dla drucha Zdzisława Twaroga z Ochotniczej Straży Pożarnej z Limanowej oraz dla drucha Pawła Michury z Ochotniczej Straży Pożarnej z Łososiny Górnej. Szczególny dzień dzisiaj, gdy świętujemy święto strażaków. Strażacy to ludzie wielcy, ludzie, którzy pomimo prywatnych obowiązków w stosunku do rodziny, obowiązków zawodowych, nakładają na siebie dodatkowy obowiązek, dobrowolnie, obowiązek służenia wszystkim. I ten obowiązek, Szanowni Państwo, realizują przez cały rok z wielką ofiarnością, nie szczędząc często własnego życia, zdrowia i na pewno czasu wolnego. Strażacy zasługują na wielkie podziękowania za codzienną działalność, trud i okazywane poświęcenie. Służba strażacka to służba dla społeczeństwa, która wyznacza pełną gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie, ofiarność. Drówny druhowy, pragnę również złożyć najserdeczniejsze życzenia za Waszą codzienną postawę, pracę, za ofiarę. Bez rozróżnienia na ochotników, na zawodowców, jednakowo jesteście wyszkoleni, przygotowani do niesienia pomocy, wsparcia w akcjach gaszenia pożaru, ale również w innych wymagających specjalizacji wydarzeniach, chociażby w ruchu drogowym. Strażak to wzór, strażak to bohater, strażak to osoba godna zaufania społecznego. Wenn wir die Welt betrachten, können wir feststellen und müssen wir feststellen, wir brauchen sehr viel Feuerwehrleute. Świat cały, że tak powiem, rośnie i rozwija się, rozprzestrzenia, dlatego też potrzebujemy tak dużo strażaków. Szanowni druhowie, szanowni strażacy, z okazji święta, waszego święta, pozwólcie, że złożę wam życzenia. Przede wszystkim zdrowia, zawsze bezpiecznych wyjazdów i przyjazdów z każdej akcji. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece. Niech błogosławi w życiu osobistym, zawodowym, prywatnym i codziennym po prostu. Niech błogosławi wam i waszym rodzinom, ponieważ wasza praca jest również wyrzeczeniem i wkładem w rozwój naszego społeczeństwa. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Z okazji waszego święta, drodzy strażacy, życzę wam wszelkich pomyślności. Dziękuję za wasze społeczne oddanie i zaangażowanie, za poświęcenie i trud. I życzę wam, żeby święty Florian miał was świętej opiece. Wszystkiego dobrego.